Khan deserves to suffer. Sacrifice everything for my home. Witajcie moi mili, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Nigruma, oto przed wami 41 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Słuchajcie, moi drodzy, poza nagraniem, przed rozpoczęciem tego odcinka pobiegałam sobie po tej kuźni Komatsu, żeby sprawdzić, gdzie jest to, co dawało nam tutaj znać, że tutaj jest. Czyli chodziło o zapiski. Pamiętacie na pewno na koniec właśnie poprzedniego odcinka, jeśli się nie mylę, ponieważ ten nagrywam już innego dnia, ciągle biegałam tutaj w okolicy, w tej kuźni Komatsu i coś tutaj padł mi dawał znać, że jest w pobliżu jakaś znajdźka, ale nie mogłam po prostu dojść do tego, gdzie ona jest, więc mówiłam, że poszukam jej poza nagraniem, jak jej nie znajdziemy, to ruszymy dalej. Okazało się, że jest tu, gdzie mamy tego mnicha od chorągwi Sashimono, któremu oddajemy te chorągwie Sashimono dokładnie tutaj, w tym miejscu, ja już tylko, że to podniosłam odruchowo. W tym miejscu leżały zapiski. Wam pokażę te zapiski. Oczywiście ja już przeczytałam, ale przeczytamy sobie je. To były 10 zapiski i to było to. Genzo w kuźni Komatsu. Kto by pomyślał, że w kuźni może być tak cicho? Nawet za dzieciaka udawało mi się spać mimo dochodzących stamtąd odgłosów. Dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Teraz nie mogę zmrużyć oka. Nie wiem, czy zaznam spokoju, dopóki nie rozbrzmiewają krzyki ludzi i zawodzenie rogów, dopóki dźwięki kuźni nie powrócą. Tak. Moi mieli plan prosty na dzisiejszy odcinek. Myślałam, żeby zająć się może eksploracją tych terenów i tymi pomniejszymi posterunkami. Tu mamy jeszcze kapliczkę Shinto, no i jeszcze sporo obszarów, które musimy odkryć. Ale myślę, że tym jeszcze się zajmiemy, to nigdzie nie ucieknie. Myślę, że moglibyśmy się przenieść teraz na drugą wyspę, dokładniej do Fortu Ito. I zrobimy sobie w tym odcinku, mam nadzieję, kolejną mityczną opowieść. Tak. Przynajmniej ją sobie zaczniemy. Zobaczymy w ogóle, czy jest to możliwe, żeby ją ukończyć, bo to jest mityczna opowieść, która dotyczy zbroi niezwyciężonego Gosaku. Jeszcze tylko się przyjadę tutaj po tym forcie, tak żeby zobaczyć, czy są ludzie, z którymi możemy porozmawiać. Jeżeli się nie uda, jeżeli na przykład nie będziemy w stanie dokończyć tej misji, no to będziemy dokończać ją kiedy indziej, ale chciałabym zobaczyć, co by się stało, gdybym zaczęła ją teraz. Co prawda sama misja w sobie nic nie mówi o 6 kluczach. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, pamiętacie na pewno doskonale, że odbijaliśmy miejsca zajęte na pierwszej wyspie przez Mongołów. No i w nagrodę dostawaliśmy klucze i są to po prostu fabularne przedmioty, kluczowe. Tyle, że no i te wszystkie klucze są jak najbardziej kluczami potrzebnymi do zbroi Gosaku. Tyle, że mówi się, że jest 6 takich kluczy. Nawet tutaj pisze jeden z 6 kluczy. No ale niestety my mamy tylko 4, a było 6 wiosek, które można było wyzwolić. Wszystkie wyzwoliliśmy na pierwszej tej mapce. Jeszcze coś do zebrania. Zapasy. Proszę, proszę. No. Dobra, moi mili, jedziemy. Odkryjemy sobie tutaj ten fragmencik mapki. W drugim kierunku. No właśnie. No i zobaczymy. Bo jestem ciekawa, jak to jest. Czy rzeczywiście jestem w stanie przykładowo w tym momencie zrobić tą mityczną opowieść? No bo sama mityczna opowieść... Oj, nie chciałam atakować. Tu jest jakaś kobieta, z którą możemy porozmawiać. W ogóle nie przeczytałam wam zadania, przepraszam. Wybaczcie. Niezwyciężony Gosaku. Jeśli Mongołowie szukają starożytnej zbroi, musi być cenna. Zapytam muzyka z Akashimy, czy wie coś na ten temat. Średnia premia, no i zbroja Gosaku. Oczywiście jedziemy do Akashimy. Tam będziemy też mieli zadanko poboczne, pewną opowieść dla Noriu. Nowej postaci, którą poznaliśmy. The spirit of Yarikawa's vengeance has returned, my lord. It's been killing people in the old ruins. I haven't heard of this spirit. You're sure this isn't the Mongols' doing? You don't know the legend of Lord Yarikawa's final curse?
The musician Yamato tells it better than anyone. He's near old Yarikawa now. I'll look for him. Get to the bottom of this. Okej, okay, patrzcie na to. Kolejna chyba mityczna opowieść, bo wspomniała o muzyku. Tak, duch zemsty Yarikawy, taniec gniewu i zestaw do ozdabiania miecza. Dobra, najpierw zajmijmy się jedną rzeczą, jedną opowieścią. Zobaczymy, czy będę w stanie w ogóle tą opowieść zrobić, czy będziemy w stanie ją ukończyć. No, tak jak wam mówię, no sami widzicie w zadaniu ptaszek, żółty ptaszek. Zobaczcie, zboczymy z drogi, podążymy za ptaszkiem. Trzeba pójść w eksplor. Ha, pytajnik. A to znaczy, co to znaczy? Co tu znaczy, że co tu jest? Co tu się znajduje? Ptaszku, gdzie ty mnie tam nie prowadzisz? Ptaszku, czemu ty taką drogę wybierasz? Ja tu muszę jakoś naokoło, ja nie mogę jechać. O shit, patrzcie na to, co my tu mamy. Ptaszku, tu jest jakiś grubowiec. Wybacz, ptaszku, ale ja tu wejść nie mogę, chyba że jakoś się wdrapać, ale nawet nie widzę tutaj żadnego punktu zaczepienia. To jest problem, aczkolwiek... Nie. Dobra, ptaszku, słuchaj, ja jadę dalej, bo to nie pyknie, tutaj ja nie mam jak się dostać. Nie mam jak wejść. Dobra, lecimy, moi drodzy. Spróbujemy rozpocząć tą mityczną opowieść. Wydaje mi się, że jak najbardziej możemy ją rozpocząć, że nie ma z tym żadnego problemu. Tylko pytanie, co z tymi kluczami? No to jest dobre pytanie. Czy damy radę? Patrzcie, tutaj mamy nowe kwiaty. Wow. Piękne. I dość dużo ich tutaj jest. Dobra, jedziemy, zobaczymy, przekonamy się. Jeżeli nie damy rady dokończyć na przykład tej opowieści, albo z jakichś powodów nie będziemy mogli jej zrobić, to zajmiemy się czymś innym, ale myślę, że jak najbardziej powinniśmy móc... Niedźwiedź! Kurde! Ty mnie zaatakował. Nie! O Jezu! Ja nie mogę. Super. Jeszcze niedźwiedź mnie zaatakował. Wow, w ogóle tutaj jest pięknie. Chciałam siąść. Nie. Wow. Mamy ptactwo. Dobra, no moi mili, jedziemy, zobaczymy. No nie z... O, równina Akashimy. To jesteśmy już bardzo blisko. W ogóle nie spodziewałam się, że ten niedźwiedź mnie tak zaatakuje, bo czasami uciekają, jak się jedzie konno. Ale ten postanowił, że mnie pacnie. Już tak solidnie. No, prowokacja, niech będzie. Kim wy jesteście? To nie są... Co? To są przecież słomiane kapelusze chyba. Przecież to robią ze słomianych kapeluszy. Tak. Dobra, wszyscy. Ale to są roninowie ze słomianych kapeluszy. Co tu się wyrabia? W ogóle, ale piękna jest ścieżka do Akashimy. Spójrzcie tylko na to. No sami przyznajcie, sami powiedzcie, co sądzicie. Las Hakutaku. Hakutaku. Jako tako po japońsku. Dobra, oddalam się od celu w drugą mańkę. Lecimy. Kwiatek. No, przekonamy się. Jeżeli rzeczywiście 6 kluczy trzeba, no to w teorii granie powinna mi jakby... Aha, ptaszek. Granie powinna mi jakby pozwolić dokończyć tej misji. No chyba, że 6 kluczy to jest po prostu coś dodatkowego i... W rzeczywistości da się tą misję zrobić na przykład i bez kluczy. Ptaszku, zgubiłam cię, nie wiem, gdzie poleciałeś. Ptaszku. Tu. Gdzie ty mnie prowadzisz? Jak zwykle zbaczamy z kursu, co? A nie, lecimy nawet do celu.
To chyba już tutaj, co? Nie, bo patrzcie. Wioska Kashima, jesteśmy mili. Jesteśmy mój mili. Lord Sakai, jest i muzyk. Please join me. The tale of Gosaku awaits you. Jakaś tragedia. Czekajcie. Zaktualizowano lokalizację. Co się dzieje? Farma Kuta. Co w związku z tym? A nie, tu się pojawiły. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Kurde, farma Koshimizu i farma Ijima. Wiecie co? No może znaczyć, to może znaczyć, moi mili, że jak zrobimy te dwie farmy, to dopiero wtedy będziemy mogli zrobić tą misję. W sensie dostaniemy pozostałe dwa klucze, to by się zgadzało, dwie farmy są, dwóch kluczy nam brakuje. Dobra, wiecie co, posłuchamy tej legendy i ewentualnie sobie po prostu zaczniemy tą misję, ale wydaje mi się tak, że tam po wyzwoleniu tych farm dostaniemy dwa pozostałe klucze i myślę, że jeżeli gra nam sugeruje, że te klucze będą potrzebne do zbroi Gosaku, to żeby jak najbardziej wszystkie zebrać, więc dokończymy sobie tą misję w innym odcinku, zaczniemy sobie to, a ewentualnie zaraz po tym udamy się do wioski Akashimy, patrzcie ile rzeczy tu jest, nawet mamy ołtarz darów i może zaczniemy opowieść, pierwszą opowieść Norio, nowego towarzysza, nowej postaci po prostu. Ostatni wojowniczy mnich. Ale posłuchajmy może najpierw tej opowieści o Gosaku. Co tu się dzieje? O, jejku, szkoda, że nie możemy pomóc. Dobra, posłuchajmy legendy. Sama jestem bardzo ciekawa. Legendy o Gosaku. Legendy możemy sobie jak najbardziej posłuchać. Czego by nie. Ale mówię, jak coś dokończymy, to jak będę mieć wszystkie klucze. Lecę. Chciałam pozwiedzać jeszcze. Dobra. Siadamy i słuchamy. Gosaku, tell me about him. Gladly, my lord. 2.5 centuries ago, Tsushima was terrorized by the Red Hand Bandits of Akashima. Around this time, a farmer named Gosaku heard the spirit of a dead samurai calling to him. He found the body, still clad in brilliant armor. Overwhelmed by the armor's beauty, Gosaku stole it. Before long, the Red Hand reached Gosaku's home, knowing the farmers would lose everything if the bandits went unchallenged. Gosaku donned the samurai's armor. The bandits charged. Gosaku's sword arm trembled in fear. He resigned himself to death. But blow after blow glanced off the armor, and Gosaku did not falter. The bewildered bandits staggered back, tripping over their feet. A mysterious sense of calm suffused Gosaku's body and mind. Impressed by Gosaku's bravery, the dead samurai spirit guided his blade. Before long, Gosaku cut down the final bandit, and the Red Hand were never seen again. Years later, when Gosaku died, the farming families locked the armor away for safekeeping. Each family holds a single key to the lock. Now terror stalks our island again. The farmers of Tsushima claim to have seen Gosaku high on a hill, looking for a mighty warrior to protect our farms once more. No, proszę, czyżby to był ten grobowiec? Niezwyciężony Gosaku, zaczynamy. Ten grobowiec, który mijaliśmy, do którego prowadził nas żółty ptaszek, pierwszy żółty ptaszek w tym odcinku. Coś mi się wydaje, że za tymi białymi kwiatami będziemy. Raiding farms across the island in search of the keys. Which farmsteads hold the keys? Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama, and Yagata. If you find the keys, they say the armor is hidden on a hilltop in Akashima. The Mongols will never lay hands on it. Of that, I am certain, my lord.
Czyli pewnie gdzieś tutaj, no tak jak wam mówiłam. No i pewnie będziemy podążać za tymi białymi kwiatami. Czy nie bez powodu one były tutaj pokazane. Zdobądź klucze z 6 farm. No właśnie, czyli mamy zdobyć pozostałe klucze. No ale spójrzcie na to, jak te farmy są daleko, więc to będzie zadanie, które będziemy kontynuować w przyszłości, ponieważ na ten moment, no, te farmy są naprawdę, naprawdę daleko. Ja bym chciała po prostu robić tutaj po kolei, zwiedzać mapkę i robić po prostu to, co mamy tutaj pod nosem najbliżej i powoli się przesuwać dalej, więc myślę, że zajedziemy sobie do Akashimy, zobaczymy, co tam będziemy mogli porobić i zaczniemy sobie, co to jest? Bashlegend, okej. I zaczniemy sobie to. Ostatni wojowniczy mnich, pierwsza z 9 opowieści Noria. Z jednej linii oczywiście, bo tych linii teraz pojawiło się znacznie więcej u każdej postaci. Wojowniczy mnich Norio powiedział mi, że mnich z cedrowej świątyni pomaga mieszkańcom wioski Akashima. Norio poprosił mnie, bym dołączył do niego na miejscu, by odeprzeć najeźdźców. Mniejszą premię do legendy dostaniemy, talizman oraz 2 sztuki jedwabiu, więc zaznaczamy. Myślę, że pojedziemy od razu do Akashimy. No, a zbroją Gosaku się jeszcze zajmiemy. Tym się nie martwcie, tyle że no jest to kawałeczek. A Kashima mamy dość blisko. Naprawdę w ogóle sceneria jest piękna. Norio's here. No sign of any other monks though. Właśnie, Norio tu jest. A zaczął mi jeszcze pad drgać. A wiecie co to znaczy? To oznacza, że coś tutaj jest do zebrania. Ale Kashima pięknie wygląda. Jest Norio. Jak dostaliśmy się na drugą wyspę po przejęciu zamku Kaneda, to poznaliśmy Norio. Dobra, ja bym tylko najpierw się jeszcze rozejrzała za tym, co tutaj tu mi droga, tak? Ale dajcie znać, jak wam się podoba to Akashima, jak wam się podoba Akashima. Naprawdę w ogóle i te kwiaty, które tutaj mamy dookoła, no naprawdę coś pięknego. Okay. If your blades need work, let me be of use. No, nie potrzebuję teraz miecza ulepszać. Potrzebuję znaleźć to, co mi tutaj drga. O, trochę już bliżej. Dobra, teraz w ogóle przestało drgać. Ja bym wolała najpierw to odnaleźć, co tutaj mamy. Czyli nie skacz. Się kurde musiał znowu zawiesić w jakimś miejscu. Finisznym. Dobra, tam chyba ktoś właśnie, ktoś jest, z kim możemy pogadać. Też zaraz ogarniemy, tylko jeszcze tutaj na górze sprawdzę. Len. Dobra, wychodzimy. I porozmawiajmy. Kami are everywhere, my lord. Watching, listening, waiting. I was trying to fix my wagon with pieces from a bamboo stand when I was told a samurai had built it. Is that true, my lord? We use the bamboo to hone our skill with the sword. It takes focused blade to cut through all of the bamboo in one stroke. Please forgive my ignorance. I put everything back where it belonged, even the flag beside it. I appreciate that. But it would have been all right to repair your wagon. I'll make sure the stand sees use. Okej, stojak bambusowy. Super. Gdzie jest ta znajdźka? Ja się kulturalnie pytam. Krążę tutaj, krążę i... No dobra, wiemy już, gdzie jest ołtarz darów, ale wiecie co, też warto tak pozwiedzać sobie Akashimę. Zobaczyć, co gdzie jest. W sumie bliżej nam tutaj dzwon demona z Sekiro. To pamięta dzwon demona? Piszcie w komentarzach. Dzwon demona to było największe zło. Skóra, zapasy. Dobra, mili państwo, no ja po prostu tutaj nie wiem, gdzie już jest ta znajdźka. Cały czas mi pad drga, jak ja tutaj krążę. Non stop. A tego tu nigdzie nie ma.
O, a nie, myślałam, że mamy jakieś zadanie poboczne. Mamy, Honorio. Dobra. Okej. Okay. Czy co, sprawdźmy może, co my mamy. Aha, zbroja samurajskiego klanu. Tylko... Dobra. Może łuk sobie ulepszymy. Lord Sakai! Norio! Where the monks from your temple? Dobra, jest. Jesteśmy bliżej. Jesteśmy znacznie bliżej tej znajdźki. Padrga, niesamowicie tu jest! Zapiski, jest, odnaleźliśmy. Uzdrowiciele Zakashimy. Mnisi z cedrowej świątyni poprosili mnie o wyrzeźbienie drzeworytów, które mam potem rozdać ludziom, by przekazać im nauki o uzdrawianiu. Nie mogę zawieść. Na oparzenia nałóż białka jej. Głębokie cięte rany. Przemywaj octem. Rób okłady z hijiki i owinierane czystą tkaniną. Jeśli nastąpiło stłuczenie, trzymaj zranioną część ciała w bezruchu. Przemywaj zimną wodą. Zastosuj akupunkturę po drugiej stronie ciała, aby uśmierzyć ból. Gdyby tylko dotarli do nas, wystarczająco szybko było ocalić ojca. Ale jeśli nie mogę już uratować jego, może zdołam pomóc innym. Dobra. Porozmawiajmy z Norio, który był tutaj. Dobra. Zaczynamy. Hochi and his followers came down from Cedar Temple to train healers in the village. Mongols kidnapped them. They took nothing else? Hochi went peacefully, so they spared the village. Slaughter those who resist, reward submission. Cotton's favorite tactic. He should not have gone along with them. He gave himself up for the village. The Mongols will be back. All he did was delay the end. Then it's a good thing you and I are here. Okej, moi mili, zaczynamy zadanie. Ostatni wojowniczy mnich. Zakończymy to zadanko i zakończymy też odcinek. Będziemy dalsze zadanka Any idea robić where they went? W następnych they odcinkach. Rode out past the tea fields. Let's pick up their trail. Okej, jedziemy. Nie idziemy, jedziemy, konno. Norio, proszę cię, czy ty nie masz konia? We can't let them harm the monks. The Mongols will keep them alive for their medical skills. I'm sure of nothing when it comes to the invaders. Chyba, że to jest niedaleko i dlatego on idzie na piechotę. No zaraz się przekonamy. O, to akurat było They came this było way, niedaleko. Past the tea fields. Look for tracks. No dobra, to skoro to było tak blisko. No dobra, odszukajmy trop Mongołów. Na razie póki co ja tutaj niczego nie widzę. Kurczę, no. Myślałam, że dalej lecimy, nie? Tutaj. Okej, okay, Norris się zaczął cofać. Już tu się rozglądałam, tutaj nic nie widać. Chyba, że coś dalej jest. O, tu coś jest. Tracks here. Dobra. Mamy ślady. I sporo krwi. Ślady chyba w drugim kierunku idą. Czekajcie, czy tu my mamy taki maleńki cmentarzyk? Może tu świerszcz gdzieś będzie? Nie. Się nie zanosi. Dobra, rozmawiajmy z Noriem. They went toward the swamp. Come. It sounds like you and Hochi have a history. Hochi always complained that my brother was too eager to fight.
Opowiedz o Hochi. What kind of monk is Hochi? There were people with a terrible illness in Sago. Rotted their faces and limbs. Everyone avoided them except Hochi. He lived among them, treated their wounds. Bravery takes many forms. Hochi thinks warrior monks are driven by anger and hate. But when I swing my naginata, I sacrifice the few to save the many. And I do it without hatred. No, to jest bardzo ciekawe. Dobra, mamy Mongołów. Myślę, że damy radę. Stay here, Norio. I don't want the monks to get caught in the middle. Dobra. Wiecie co? Spróbujmy to ogarnąć po cichu. Po cichu. Na tyle, ile damy radę to ogarnąć po cichu. To wygląda mi na dowódcę tego tutaj, w tej zbroi. Oho, czekajcie, dobra, plan się zmienił. Ja widzę, że was tutaj jest więcej. Już bym się porwała na atak. Dobra. Kurde. Dobra, chcę odwrócić jego uwagę. Odwrócić jego uwagę. No właśnie, zrobimy to w ten sposób. Jest, mam cię. Odwrócić jego uwagę i to się udało. Chcę pozbyć się uczników. Dobra, tu jest was trochę więcej. Nie mam pojęcia, czy to jest dowódca, czy co. Ciężko uzbrojony tutaj. Nie ma więcej łuczników? Tylko dwóch mieli? Zaraz to ogarniemy. A nie, tu jeszcze dwóch łazi. Jaki samuraj? Nie ma żadnego samuraja. Cisza. Dobra, tu mamy łuczników. Przydałoby się ich wyeliminować. Jak oni ryczą? Dobra, spróbujemy to tak zrobić. Zabij ich tu, gdzie chcę. Dobra. Jest, jak się uda tak większość po cichu zrobić. Norio, nie, co ty robisz? Dobra, jest. Jakoś to wyszło. Ale dlaczego on sam zaatakował? Co się stało? Przecież oni mnie nie zauważyli nawet. Sami widzieliście. No Norio sam z siebie zaatakował. No nic, dobra, uratujmy. Are you the samurai who rose from the dead? Is Hochi with you? Hochi? No. But one of us broke loose. The invaders chased after him. They'll be back any moment. Road Sakai! Mongols up the road! Norio? You're alive! Oh, kurde! Stay back, all of you! Norio? Oj, wybaczcie, mapkę włączam, przypadek.
Dobra. Mamy to. O, tu jest. Żyje, to dymy. Jakie w ogóle to słodne określenie w grze, skróć męki. Gdzie w niektórych grach jest po prostu dobi i wykończ. Is anyone hurt? We're all right, my lord. Where is Hochi? A different group took him. Norio. They knew Hochi's name. And they mentioned Sira Temple. Co, ale w błocie jesteśmy. Jeez. Lord Sakai. Why would they separate Hochi from the rest? He's the most skilled healer. They might have plans for him. He also likes to argue. You think he angered them? Knowing Hochi? Yes. Don't jump to conclusions. First, we need to track him down. A może Mongołowie chcą... Give me time to figure out where the Mongols took him. I'll meet you at Akashima village. We'll find him, Norio. Czyżby koniec zadania? Możliwe. I druga część znowu będzie w Akashimie. Tak. Ostatni wojowniczy mnich. No i zadanie zakończone. Mamy jeszcze żółtego ptaszka. Zaraz za nim pójdę. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Ale wydaje mi się, że Mongołowie mogą... chcieć sobie po prostu zwerbować uzdrowiciela. Że Hochi może mieć naprawdę fantastyczne zdolności, jeżeli chodzi o leczenie. Jest uzdrowicielem. Co prawda ich rozdrażnił, ale... Dobra, lecimy za ptaszkiem. Zobaczymy, dokąd ty mnie zaprowadzisz. Aha, obóz uchodźców. A, no dobrze, Sensei Ishikawa chciał się tutaj z nami spotkać. Dobra, moi mili, słuchajcie, zakończymy odcinek. Myślę, że w następnym odcinku będziemy kontynuować opowieść Noria, bo jest to bardzo ciekawa opowieść. A później będziemy kontynuować wątek Senseja Ishikawy. Tu mamy w ogóle jeszcze znaki prowadzące do kapliczki Shinto. Jakiej kapliczki? Kapliczka na mokradłach, sanktuarium i za nami kami życia i śmierci. Dobrze, zapamiętane. Jak najbardziej. Moi mili, słuchajcie, ptaszek nas prowadzi do obozu. Akurat gdzie jest ten obóz, to wiemy. Mamy zaznaczone tam zadanko. Moi drodzy, słuchajcie, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli chodzi o zbroję Gosaku, to tak jak wam mówiłam, zrobimy to w przyszłości, ponieważ do tych farm jest trochę dużo tutaj tego. Znaczy dużo, no po prostu daleko jest nam tutaj do tych farm. Najbliższa jest tutaj przy bagnach Ijma, a druga jest niedaleko wioski Kawamata. Zobaczymy. No w każdym razie no to jest daleko i po drodze mamy sporo jeszcze innych fajnych zadań i też opowieści. Mamy jeszcze zadania poboczne, opowieści postaci oraz misję fabularną, więc jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce tutaj. Więc warto by było najpierw się tymi rzeczami zająć. Przede wszystkim dużo tutaj mamy mapki jeszcze do wyczyszczenia. I dopiero wtedy lecieć w stronę właśnie... W stronę właśnie tych farm. Zdobyć klucze i wtedy kontynuować opowieść Gosaku. Także będziemy to kontynuować. Póki co będziemy robić sobie zadanka poboczne i opowieści. To wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Zachęcam gorąco do komentowania oraz do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!